Witam serdecznie w kolejnym odcinku kursu programowania w Scratch 3.0. W tym odcinku zajmiemy się tworzeniem gry zręcznościowej PunCrab. Poznamy układ współrzędnych i sposoby rozmieszczania duszków za pomocą losowania. Poznamy pojęcie zmiennej i wprowadzimy zmienne do gry, a wszystko to, aby stworzyć prostą i dość ciekawą grę zręcznościową. Serdecznie zapraszam. Po wejściu na portal Scratch logujemy się na swoje konto, zmieniamy nazwę naszego projektu, tym razem będzie to PunCrab i tworzenie gry rozpoczniemy od wybrania wszystkich niezbędnych jej elementów. Usuwamy kotka w scenie, wybieramy tło z bibliotek dostępnych, a powiedzmy las, a następnie wybieramy duchy niezbędne dla naszej gry. Po pierwsze, musimy znaleźć naszego pana kraba. Jest. A dodatkowo potrzebujemy dwóch rzeczy. Jedną z nich będą jabłka, które pan krab będzie łapał, zdobywając w ten sposób punkty. Natomiast drugą będą błyskawice. Błyskawice, jeśli trafią naszego kraba, będą odbierać mu punkty. Dobrze, mamy wszystkie niezbędne elementy. Rozpocznijmy więc tworzenie naszego kodu. Zacznijmy od pana kraba. Pamiętajmy, że w sekcji odpowiedzialnej za duszki musimy wybrać krab i dopiero wtedy programujemy właśnie tego duszka. Jeśli mamy ich kilka, musimy zwrócić na to szczególną uwagę. Po wyborze naszego duszka w prawym górnym rogu miejsca na tworzenie skryptu mamy miejsce, które zaznacza nam, która to postać. Zaczynajmy. Wybieramy zdarzenia, kiedy kliknięto zieloną chorągiewkę, a następnie pętlę zawsze i skryptujemy ruch naszego kraba. Tym razem będzie on się poruszał tylko lewo-prawo. Jeżeli to dwa warunki na każdą stronę. Następnie czujniki i wybieramy klawisz w prawo naciśnięty i w przypadku drugim klawisz strzałka w lewo naciśnięty. No dobrze, co ma się stać? Wybieramy bloki ruch, przesuń o 10 kroków. I oczywiście nie zapominamy o ustawieniu kierunku w odpowiednią stronę. Klikamy. Mamy prawą stronę, jest w porządku. Wybieramy znów 10 kroków i ustaw kierunek tym razem na lewo. Dobrze, sprawdźmy, czy nasz krab się porusza. Porusza się. No ale znów, jak widzimy, wracając, obraca się do góry nogami. Pamiętamy, jak rozwiązać ten kłopot. Wstawiamy ustaw styl obrotu lewo-prawo. Uruchamiamy ponownie i teraz już krab rusza się prawidłowo. No myślę, że jak na ten obszar jest zdecydowanie za duży, wstawię 75% jego wielkości. W tej chwili jest w porządku. Obniżyłem go tak, że w tej linii, jak będzie się poruszał dla gry, powinno to być zupełnie prawidłowe. No cóż, teraz trzeba oskryptować nasze jabłuszko. Wybieramy sobie jabłko i znów, kiedy kliknięto zieloną chorągiewkę, pętla zawsze. No, w przypadku jabłuszka również ustawmy sobie styl obrotu na lewo-prawo. I kierunek poruszania się w tym wypadku będzie w dół. Ustawiamy kierunek w dół, dlatego że chodzi nam o to, żeby nasze jabłuszko cały czas spadało. Następnie wybierzemy sobie prędkość tego spadania, czyli przesuń o, powiedzmy, 5 kroków. Sprawdzamy i jabłuszko spada. Jak widzimy, chowa nam się za dolną krawędź.
Dlatego musimy wprowadzić taki warunek, aby po dotknięciu tej krawędzi jabłuszko wracało znów na górę i spadało po raz kolejny. Robimy to w następujący sposób. Z zakresu kontrola wybieramy warunek jeżeli to, przechodzimy do czujników i tym razem musimy wybrać kiedy dotyka krawędź. I w tym momencie, kiedy dotknę krawędzi, chcielibyśmy, aby mniej więcej na tą wysokość nam się jabłuszko podniosło i zaczęło opadać znowu. Dlatego też przechodzimy do bloków ruch i wybieramy idź do x, y. Aby lepiej zobrazować zakres współrzędnych, wykorzystamy sobie tło, które udostępnia nam Sketch. Teraz widzimy, jak wyglądają nasze osie współrzędnych. Punkt 0,0 jest dokładnie na środku ekranu. Oś pionowa Y ma zakres od minus 180 na samym dole do 180 na samej górze. Natomiast oś pozioma X ma zakres od minus 240 z lewej strony do plus 240 po stronie prawej. Dopasowując elementy naszej gry, musimy zwrócić uwagę na to, żeby prawidłowo mieściły się w zakresie naszego układu współrzędnych. Dlatego też zaczniemy od pomniejszenia jabłuszka. No, ustalmy może 75%. Okay. Podniesiemy je sobie tak wysoko, jakbyśmy chcieli, aby zaczynało opadanie. Natomiast niezbyt wysoko, aby nie dotykało krawędzi, bo przypominam, to jest nasz warunek. Wychodzi nam wtedy w osi Y pionowej jakieś 148. W takim razie wpiszmy sobie powiedzmy 150. Zatwierdzamy. Jeśli chodzi o oś X, chcielibyśmy, aby jabłko pojawiało się w różnych miejscach. Dlatego też z wyrażeń wybierzemy sobie losuj liczbę i wstawimy ją do osi X. I teraz musimy wylosować liczbę pomiędzy jednym a drugą krawędzią, ale tak, aby nasze jabłko tej krawędzi nie dotykało. Ustalmy zatem, że skoro całość ma 240, to my wybierzemy 220 od minus 220 do 220. No i sprawdźmy, jak działa nasze jabłko. Działa poprawnie. Losuje sobie odpowiednie miejsce, z którego startuje i opada, dotykając krawędzi, rozpoczyna wszystko od początku. Zmieńmy sobie zatem tło na prawidłowe. Dobrze. Przechodzimy z powrotem do skryptów. Wybieramy jabłuszko. Mamy sprawę załatwioną. Jeśli natomiast chodzi o naszą błyskawicę, to tutaj sytuacja będzie wyglądać bardzo, bardzo podobnie. Właściwie cały ten kod możemy sobie prawym przyciskiem zduplikować, a następnie przełożyć go do naszej błyskawicy. Mamy, usuwamy podwójny kod z jabłuszka i przechodzimy do błyskawicy. Nasza błyskawica w tym momencie nie będzie działać prawidłowo z prostej przyczyny. No po pierwsze styl obrotu. Trzeba zmienić na prawo-lewo, tak? A po drugie, nasza błyskawica w tym momencie startuje za wysoko, dlatego dotyka krawędzi i powiela, losuje ciągle nową pozycję, z której ma rozpocząć opadanie. Żeby naprawić ten błąd, no to znów musimy ustalić wielkość naszej błyskawicy. Zmieńmy może rozmiar na 50%. W porządku, myślę, że wystarczy. Następnie przejść do bloków ruch i sprawdzić, jak wysoko powinna zacząć nasza błyskawica w osi Y, aby nie dotykać krawędzi na samym początku. Wychodzi nam około 130, więc w tym momencie tutaj sobie zmienimy na
130. Sprawdźmy teraz. Zarówno błyskawica, jak i jabłko działają poprawnie. Nasz krab porusza się zgodnie z założeniami, więc musimy przejść do następnej części naszej gry. Kolejnym etapem tworzenia naszej gry będzie dodane zmiennej. Zmienna to w programowaniu taki obiekt, który przechowuje różne dane niezbędne do działania programu. Zmienne mogą przybierać różne wartości. W naszym przypadku zmienną będą punkty, które pan krab będzie zdobywał, łapiąc jabłuszko, oraz tracił, jeśli da się trafić błyskawicę. Żeby wprowadzić zmienne, wybieramy blok. Zmienne, utwórz. W tym momencie wprowadzamy nazwę. OK. I mamy punkt. Nasza zmienna będzie nam służyła do gromadzenia punktów. Dlatego też, jeśli chodzi o skrypt kraba, po pierwsze trzeba ustalić, ile punktów ma być na początku gry. Dlatego dajemy ustaw, moja zmienna, klikamy, wybieramy punkty na 0. Tak będziemy rozpoczynać każdą rozgrywkę. Jeśli chodzi o gromadzenie punktów, zbieranie i tracenie, to skryptujemy poszczególne elementy. Skoro jabłuszko ma nam punktów dodawać, dodamy sobie warunek, który to umożliwi. I w tym momencie wybieramy z kontroli warunek, jeżeli to, dokładamy go do naszego skryptu i wybieramy, jeżeli dotyka krab, czyli czujniki, dotyka krab, to przechodzimy do zmiennych i zmień punkty o 1, czyli dodawaj punkty naszemu bohaterowi. Sprawdźmy, jak działa. Działa, ale jak widzimy, przez cały czas, kiedy dotykamy jabłuszka, dodaje nam bardzo dużą ilość punktów. W takim układzie musimy wprowadzić coś, co pozwoli nam po jednym dotknięciu zaliczyć tylko jeden punkt i przejść do dalszej części gry. Żeby to zrobić, musimy wykorzystać nasz blok idź do. Zduplikujemy go sobie i znów wkleimy. W ten sposób po dotknięciu kraba jabłko wylosuje sobie nowy punkt początkowy i rozpocznie opadanie. Sprawdźmy. Jeden punkt i jabłuszko zaczyna od nowa. Jeden, jeden. Wszystko działa poprawnie, w porządku. Przejdźmy teraz do utraty punktów po dotknięciu błyskawicy. Przechodzimy do naszej błyskawicy i dodajemy podobny warunek w tym miejscu. Kontrola, jeżeli to, czujniki, dotyka, krab, to, zmienna i zmień zmienną, tym razem o minus jeden punkt, czyli odejmij jeden punkt i znów, tak jak w przypadku naszego jabłuszka, rozpocznij opadanie od początku. Ustawiamy punkty, minus jeden i sprawdzamy. Łapiemy jabłuszko, dodaje nam punkt, a błyskawica nam ten punkt odejmuje. Dobrze, zostało nam do skryptowania jeszcze jedna rzecz, a mianowicie warunek zwycięstwa w całej grze. Proponuję więc przejść do naszego kraba i tutaj umieścimy ostatni warunek w dzisiejszej rozgrywce, a mianowicie, jeżeli to umieszczamy,
I teraz wyrażenia. I powiedzmy, że chcemy, aby gra zakończyła się, kiedy uzbieramy odpowiednią ilość punktów. Dajemy wyrażenia blok zrówna się. Wybieramy powiedzmy 10 punktów. A następnie wybieramy ze zmiennych punkty i przeciągamy. Jak podświetli nam się kółeczko, upuszczamy i mamy punkty równe 10, to, no i powiedzmy, wygląd, powiedz. Cięstwo. I w tym momencie możemy w kontroli wybrać zatrzymaj wszystko i w ten sposób nasza gra zostanie zakończona. Oczywiście ja osobiście wprowadziłbym tu pewne utrudnienie, ponieważ przy jednej błyskawicy gra jest bardzo łatwa. Dlatego prawym przyciskiem na błyskawicy duplikuj powiedzmy 3 błyskawice, uruchom. W tym momencie unikanie błyskawic będzie zdecydowanie trudniejsze, będzie wymagało od nas większej uwagi i skupienia podczas gry. Na dziś to już wszystko. Ja polecam, wykonujcie gry podobne do tej w oparciu o mechaniki, które tutaj zastosowaliśmy. Bawcie się dobrze. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.